pierogi! Kocham to życie! Makijaż mam, książki spakowane, jeszcze tylko zrobię włosy i lecę do szkoły. Widziałaś gdzieś może moje sztuczne wąsy? Z tego co wiem, mama zabroniła ci jeździć skuterem po domu. Nie jeździłem! Chcę kupić nowy kask, z głową strusia. Pożyczysz 3000? A 300 z tym z głową konia? Nie pasuje mi do spodni. Jestem nastolatką, nie mam tyle kasy. Nie musisz dawać wszystkiego. Część zabiorę z funduszu na urodzinową karmę dla kota. No to już wiem, kto dziś zginie. Poza tym pożyczę twoje 500+. Teraz jest 800. To i tak sporo zabraknie. To zrób sobie kolejne dziecko, będziesz miał więcej, a teraz już idź, spieszę się do szkoły. Tylko się nie spóźnij! Kolejne dziecko to genialny pomysł! Cześć, kochanie! Gdybyś musiała wybrać, wybrałabyś spalony dom czy kolejne dziecko? Słabo cię słyszę! Zepsuł się jeden silnik i strasznie łomocze. Możemy zrobić kolejne dziecko? Bardzo chcę kupić kask strusia. Nie wierzę, on tak serio? Tylko po to, żeby kupić głupi kask? O, skarbie, muszę kończyć. Proszę się nie martwić, to tylko drobne problemy techniczne. Orion, pali nam się samolot, zaraz wszyscy zginiemy. Cicho, nie wyłączyłem mikrofonu. Ostatnio miałem różowy z koniem, ale Jacek mówił, że wyglądam jak głupek, dlatego teraz wybrałem strusia. Ania? Ania, słyszysz mnie? Dzień dobry Państwu, z tej strony kapitan. Chciałem przeprosić za te drobne niedogodności w czasie lotu. W ramach rekompensaty, czy mogę zaproponować coś do jedzenia? Co macie? Świetny makaron carbonara. Dodajecie ser romano czy parmezan? Parmezan. Odgrzewany czy gotowałeś? Gotowałem. Dorzucisz krewetki? Nie ma sprawy. Posypiesz szczypiorkiem? Pewnie. Zastanowię się. Skarbie, wpadnij do martwego pulpeta jak wrócisz, dobrze? Musimy pilnie porozmawiać. Mam problem, Julka. Piotrek chce mieć kolejne dziecko. Ostatnio chciał zamieszkać z zebrą, więc to akurat nie wydaje się problemem. Żartujesz, prawda? Zabiorą mi pokój, do tego ciągłe krzyki, bałagan i ten zapach pieluch, który dosłownie będzie wszędzie. Koszmar, a do tego mniejszy spadek. Fakt. Piotrek dziś chce namówić mamę i dlatego zabiera ją na romantyczną kolację. Musimy dowiedzieć się, co knuje. Prawda jest taka, że umie ją przekonać. Pamiętasz, jak zbudował krainę z filmu Barbie? Tylko po to, by pozwoliła mu karmić małpy? Bardzo, bardzo, bardzo chciałbym nakarmić małpę. Nie, w zoo jest zakaz. Bardzo, 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 bardzo. Drogi leniwe kurczaki! Ha! Po którym parze jedziesz, świno? Za nim Julka! Myślisz, że to takie proste? Widać, jest szansa, że nie rozwalisz chociaż jednego śmietnika w tym mieście. Ściągamy na siebie zbyt wiele uwagi. Proszę bardzo, omijam specjalnie dla ciebie. Dziękuję. No co? Dopiero się uczę. No to nic z pilatesu. W czym mogę pomóc? Co macie najtańszego? Och, przepraszam za męża. Co może nam pan zaproponować? Przyniosę kartę. Na piwku i tak nie będzie! Piotrek! Nie wiem, co cię odbiło. Nie zgodzę się na dziecko tylko po to, żebyś dostał zasiłek i kupił sobie głupi kask. Nie. Wreszcie wyszliśmy z pieluchu Kubusia. Chcę zająć się sobą, mieć czas, rozwijać się. To teraz czas na moje najlepsze argumenty. Myśl, Piotrek, myśl! Wiedziałem, że na myślenie nie ma co liczyć. Mogę zaproponować dla pani homara z owocami morza. A dla pana średnio wysmażoną wodę z kranu z dużą ilością chloru. Biorę. Byle tanio. Kolejne dziecko to dla nas aktualnie naprawdę zły pomysł. Potrzebuję odpocząć. Dlatego kupiłem wspaniałe wakacje na Bahamach. Wypoczniemy i wszystko jeszcze raz przemyślimy. Julka, to słyszysz? Lecą na Bahamy. A ty zostaniesz, bo opiekować
zajmować się Kubusiem. Będziesz zachwycona? Nie ma szans, lecimy. Ale mimo wszystko jeszcze spróbuję przekonać mamę, że nowe dziecko to zły pomysł. Miło, że zabrałeś mnie na wakacje. I to kompletnie bez powodu. Mam jednak ciągle wrażenie, że o czymś zapomnieliśmy. Żelazko wyłączone, piekarnik też. Kubuś! Przyjdę i ukradnę wszystko. Oby tylko nie rozsypał bombek pod oknem. I co teraz? Wracamy? Spokojnie, ustawiłem tektury z namalowanymi tatą i mamą. Nawet nie będzie wiedział, że nas nie było. Czy ja przychodzę do ciebie do domu, by ci pierdzieć w kanapę? Na wieczorną kolację specjalnie dla ciebie zabrałam twoją ulubioną, czerwoną, wieczorową suknię. Boże, ja spakowałem tylko dwie pary majtek i klapki. Muszę na chwilę wyskoczyć! To nasza szansa! Chodź, Ami! Dzień dobry! Kupię u was ładny garnitur? Przykro mi, ale mamy same brzydkie! Ami, podaj mi ten długopis! I to był ten twój plan? Czego pan potrzebuje? Czy ma pan może marynarkę z wielką kaczką na plecach? Żona zawsze lubiła karmić kaczki, więc pomyślałem, że to świetny pomysł! Ukradł pan długopis! Słucham? Za złodziejstwo w naszym kraju jest od 7 do 300 lat odsiadki! No i problem z głowy. Nie musisz dziękować, Ami. Wisisz mi drobną przysługę. Marian! Mam go zdjąć, bo nie słyszałem! Myślisz, że przegięłyśmy? Bywało gorzej. Uwielbiam wakacje. Zamykam oczy i mogę się delektować odgłosem uderzających fal. Pomoże ktoś! Topię się! Gdy byłem mały, lubiłem spać, bo śniło mi się, że jem. Serio? No, mam dobrą i złą wiadomość. Brzmi ciekawie. Dobra jest taka, że w hotelu na kolację podają pyszne lody z szarlotką. A zła? Piotrka postrzelili i aresztowali na minimum 7 lat. Ludzie, zlitujcie się, ja się topię! Dobrze, że go zjadł. Nie lubiłem go. Nie zmieniaj tematu. Zjadłeś moją siatkę czy nie? Kiedyś cały chciałem pracować w więzieniu. Jednak zrozumiałem, że życie jest zbyt krótkie, by je marnować. Postanowiłem stworzyć diodowe kalosze. Jednak i to nie wyszło. Wow, cześć! Strażnik miał rację, że bierze mnie do najfajniejszej celi w więzieniu! Kto przybije piąteczkę? Kto? Jakie piękne czarne oczy! Ktoś tu chciał być jak Popek. Myślałem też o tym, ale żona mnie przekonała, że to debilny pomysł. Te piękne czarne oczy, widzę czarne oczy, to za mną kroczy, ze mną jest. Znacie to, nie? Super tu jest, a przynajmniej znacznie ładniej niż w pokoju na koloniach, które wykupiłem Amelce od nieznajomego pod Biedronką. Czemu pan płacze? Bo chcę kupić konia, a muszę zapłacić za kolonię dziecka. Zaufa mi pan. Zaufam. Okradł mnie, związał i porzucił w lesie. Od tamtej pory znacznie rzadziej ufam pijanym nieznajomym. Znacznie rzadziej. Biedny Piotruś! Brakuje mi go! Współczuję, naprawdę! Mi kiedyś uciekł chomik, więc wiem jak to jest. Tak bardzo chciał mieć dziecko, że władował się w niezłe tarapaty. Może powinna była się zgodzić? On chciał tylko kask! Jest naprawdę dobrym tatą, a Kubuś miałby rodzeństwo prawie w tym samym wieku. Nie ma o czym gadać, poszedł siedzieć na 7 lat. Co dziś na podwieczorek? Ciekawe jak sobie radzi. Po kolejnych 12 zaśpiewanych piosenkach współwięźniowie wepchali mnie do kibla. Miałem farta, bo okazało się, że przez rury wydostałem się na zewnątrz. Rozpoczął się długi pościg. Za długi. Postanowiłem sprawdzić, co Fryz dodał na Insta. I to był błąd. Bo przez to skończył mi się internet. Doszło do stłuczki, ale życie uratowała mi fokopoduszka! To musiało być przeznaczenie!
Wiecie co, chyba to wszystko jednak zaszło za daleko. Myślicie, że możemy jakoś pomóc Piotrusiowi? Pewnie biedactwo się tam boi, a zawinił tylko tym, że chciał zostać znów tatą. Siema! O nie, znowu on! Kochanie, jakie szczęście, że jesteś! Wiecie co, przemyślałam wszystko i jeżeli chcecie, bym miała rodzeństwo, to czuję, że będę świetną siostrą. Powiem tylko jedno słowo. Fuku czapka! Co? Koniec tematu dziecka. Zastawiłem nasz dom, by produkować foko czapki. To będzie hit! Zabijmy go! Mamuś? Mamo? Mamo? Mamo!